Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym chciałem porozmawiać o kosztu wynajmu mieszkania, tym, w którym teraz jesteśmy, oraz o mieszkaniu, w którym mieliśmy okazję być poprzednio. Jeżeli o tamto mieszkanie chodzi, to tylko wspomnę tak mniej więcej, jakie tam były opłaty. Jeśli chodzi o to, w którym teraz tutaj jesteśmy obecnie, to powiem Wam więcej szczegółów, jak co wygląda. Ale najpierw przenieśmy się do Ferentarii i pokażę Wam okolice oraz dom, w którym mieliśmy okazję mieszkać. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajduję się teraz w Ferentarii. Jest to dzielnica, w której mieszkaliśmy poprzednio. Przechodzę właśnie koło sklepu Ekonomat, w którym robiliśmy zakupy. Jest to taki dosyć dobrze wyposażony sklep, w którym wszystko można kupić. Chciałem jeszcze powiedzieć o tej dzielnicy, że jest ona uznawana za taką niebezpieczną. Wszyscy mówią o niej źle, wyrażają się w negatywny sposób i ma ona taką złą reputację. Nasze doświadczenia tutaj nie były wcale takie złe. Idę teraz, żeby tutaj pokazać Wam dom, w którym mieszkaliśmy. Oczywiście nie będę miał możliwości, żeby tam wejść, bo jak wiadomo, już tam nie mieszkamy. Aczkolwiek z zewnątrz będę mógł Wam pokazać, jak wyglądał ten dom. Jestem teraz na ulicy Trompetelui. No teraz przechodzę właśnie koło takiego sklepiku osiedlowego. W ogóle takie te sklepiki osiedlowe to wymarły już w Polsce, a tutaj jest ich naprawdę jeszcze dużo i można robić też zakupy w takich małych sklepach. Także ta dzielnica cieszy się taką negatywną opinią, a my tutaj mieliśmy takie doświadczenia, wcale nie takie znowu złe. Jedynie co, to faktycznie społeczność cygańska, która tutaj jest w przeważającej większości, zachowywała się głośno w lecie. Nie mogliśmy spać spokojnie, ponieważ grała muzyka w nocy. Było naprawdę bardzo, no tak niespokojnie, było głośno, często było słychać jakieś awantury. No i po takim weekendzie też było bardzo dużo śmieci, które walały się tutaj na ulicy. Tam jak szedłem na przystanek tramwajowy, to wyglądało to jak po jakiejś imprezie masowej. No ale to były takie właśnie jakieś nieszczególne minusy, które sobie zapamiętałem i utrwaliłem sobie w głowie. Aczkolwiek nie było tutaj wcale tak niebezpiecznie, jak ludzie o tym mówią. Znajduję się przed domem, w którym mieszkaliśmy. Tak wygląda z zewnątrz. Tam jest wiele takich mieszkań, które były do wynajęcia, ale one były małe, te mieszkania. Tylko taki jeden pokój, kuchnia, łazienka. Wiele osób miało wspólną łazienkę czy też wspólną kuchnię. My mieliśmy akurat mieszkanie, w którym mieliśmy swoją prywatną łazienkę, zarówno jak i kuchnię, także to mieszkanie było o tyle bardziej komfortowe dla nas, aczkolwiek było bardzo małe. Tak dosyć dziwnie się czuję, chodząc tutaj po tej okolicy. Wracają wspomnienia, jak tutaj mieszkaliśmy, a mieszkaliśmy tutaj za mną 2 lata, także naprawdę spędziliśmy tutaj dużo czasu. W ogóle wszyscy, komu mówię, a mieszkałem w Piazza Ferentarii, bo tak się nazywa tutaj dokładnie to miejsce. Przystanek, na którym się wysiada, nazywa się właśnie Piazza Ferentarii. I wszyscy byli naprawdę tacy zdziwieni, że co ja tutaj robię, jak tutaj mieszkam, bo naprawdę taką opinią się cieszy to miejsce. Ale tak jak mówię, nie ma tutaj niczego takiego strasznego. Idę sobie teraz, nikt mnie nie zaczepia. No dobra, tam był taki jakiś bezdomny pan, który zawsze tutaj stał, od zawsze. No i pytał się, żeby mu dać, nie wiem, papierosa czy jakieś pieniądze. No ale to nie jest nic strasznego. Naprawdę nic tutaj takiego złego się nie dzieje. O, tak jak można zobaczyć właśnie śmieci, które się tu walają. A tam po drugiej stronie jest park. Taki dosyć mały. Także nasze doświadczenia związane z tym miejscem wcale nie są negatywne. Poza małymi, drobnymi szczegółami, o których wspomniałem wcześniej, to naprawdę całkiem fajnie się tutaj mieszkało. Jedyną taką przyczyną, dla której zmieniliśmy to mieszkanie, to może nie tyle jak okolica, chociaż mieliśmy momentami dosyć tej muzyki grającej w lecie i nie można było spać przy otwartym oknie. Aczkolwiek
to mieszkanko było za małe dla nas do mieszkania i teraz mieszkamy w większym, także za chwilę też jak dojadę do domu, to wam pokażę, jak ono wygląda. Teraz idę na przystanek autobusowy. Wcześniej tutaj przyjechałem tramwajem, ale teraz wrócę autobusem, bo jeszcze wysiądę sobie tam w pobliżu Piazza Rachowa, niedaleko placu. Jeszcze chwilę wam tam pokażę też okolice, jak wygląda. Także tutaj mam już przed sobą przystanek, będę czekał na autobus 220 i widzimy się na Rachowej. Wysiadłem teraz przy Piazza Rachowa i zmierzam do naszego mieszkania. W ogóle dzisiaj jest taka pogoda niezbyt specjalna do nagrywania, jest pochmurno, takie szare niebo, wszystko szare, aura zimowa, także w zasadzie gdziekolwiek bym nie nagrywał, to nie wygląda to tak zbyt atrakcyjnie, zbyt dobrze, ale trudno, jest jak jest, nie ma co narzekać. Za chwilę pokażę wam jeszcze z zewnątrz, jak wygląda blok, w którym mieszkamy. No i tutaj jeszcze przespaceruję się kawałek ulicą, także będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda okolica. Tutaj jest sklep, przechodzę, nazywa się Profi City. W tym sklepie można kupić bardzo dużo polskich produktów. Przechodzimy zawsze na zielonym świetle. Grzecznie, tak. I co, tutaj już zmierzam pomału do naszego bloku. Tutaj jest też więcej różnych jakichś sklepów. Kiosk taki, gdzie możecie kupić różne bibeloty. No i idziemy dalej. Tutaj jakiś Digi. Można kupić karty SIM czy tego typu rzeczy. A tutaj przechodzę i tutaj mamy zaraz koło naszego bloku Shop & Go, taki osiedlowy sklepik, w którym możemy robić też czasem zakupy, ale raczej rzadko, ponieważ tam jest taki mały asortyment. Naprzeciwko tego sklepu znajduje się nasz blok. Tak wygląda blok z zewnątrz, tam na dole mamy fryzjera. Ja do fryzjera chodzę gdzie indziej, nie tutaj. Mam swoją fryzjerkę, taką, do której chodzę już praktycznie od początku, jak tutaj mieszkam. Okej, otwieram teraz domofonem i wchodzimy na klatkę. Jestem teraz w windzie, niestety winda taka stara, mała. Przycisnąłem 10 piętro, jadę na górę. No i zaraz zobaczycie, jak wygląda nasze mieszkanie. Stary blok, taka klatka, już wam pokażę. Tam za mną okno, tutaj pani sąsiadka często wychodzi na papierosa. No i co? Wchodzę do mieszkania. Jestem w naszym mieszkaniu, teraz jestem w przedpokoju. Odwrócę się, żeby wam go pokazać. Tak wygląda przedpokój. Nie jest za duży. Mamy w nim szafę. I przejdę teraz do łazienki. Tutaj łazienka tak wygląda z daleka. Tam widać mnie w lustrze. W łazience mamy wannę. Oczywiście toaleta. Oraz również tutaj znajduje się pralka. Z przedpokoju przechodzę do kuchni. Tak wygląda nasza kuchnia. Troszkę teraz jest ciemno, mimo że zaświeciłem światło, no ale nie jestem w stanie chodzić ze światłem i tutaj doświetlać sobie kamery. Tak wygląda. Tutaj mamy szafki. Z lewo zmywak. Kuchenka, na której gotujemy. Tam stoją przyprawy w rogu, które używam, oraz zestaw noży. Tutaj jest lodówka obłożona magnesami. Większość tych magnesów to jest z miejsc, w które byliśmy, i niektóre magnesy, które dostaliśmy od znajomych czy też od rodziny. I tutaj znajduje się stół, przy którym jemy zawsze nasze posiłki. I pokażę wam jeszcze, jak wygląda widok z okna. Tak się prezentuje widok z okna. Mieszkamy na 10 piętrze, także jest wysoko. Przed nami widok na blok oraz na ulicę. Ok, wchodzę teraz do pokoju. Tutaj mam stolik, na którym jest komputer, laptop. Położyłem poduszki z boku, ponieważ będę nagrywał ten film w zasadzie. I nawet mam tu przygotowane też światło, także pewne rzeczy są tak po prostu zaaranżowane, żeby zrobić takie małe studio. No i tu mamy telewizor, taką szafkę oraz duża szafa, w której trzymamy ubrania. Przejdę teraz na balkon. Otwieram drzwi. Tutaj mamy
balkon, który jest taki zabudowany. I no, tutaj nie ma co za bardzo też tak pokazywać na tym balkonie, no ale tu mamy różne rzeczy, które trzymamy, między innymi mój rower, jakieś tam pranie, dużo różnych rzeczy. Te koperty, co tam widzicie na oknie, to zrobiliśmy sobie z Aną taki kalendarz adwentowy, który otwieramy codziennie. I tu jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, mamy też klimatyzację, także bardzo dobrze, ponieważ w lecie, gdy jest gorąco, możemy sobie chłodzić. No i klimatyzacja ma też funkcję grzania, gdyby było zbyt zimno w mieszkaniu. Mam nadzieję, że nasze mieszkanie, które mieliście przed chwilą okazję zobaczyć, podoba Wam się. Zostawcie jakiś komentarz, co uważacie. Tutaj wszystko w tym mieszkaniu, co zastaliśmy, było nowe, typu sprzęty, takie jak lodówka, kuchenka, pralka. Było świeżo wymalowane. Wiadomo, teraz te ściany się troszkę tutaj przybrudziły, odkąd jesteśmy, ale cały czas wygląda to mieszkanie tak schludnie. Staramy się dbać o to miejsce. Sprzątamy jak tylko mamy czas i wymieniamy się obowiązkami razem z Aną. Mamy też bardzo fajnych właścicieli, z którymi super się dogadujemy. Takie młode małżeństwo, oni mieszkają niedaleko nas, w pobliżu właśnie Kale Arachowej. No i jeszcze chciałem dodać, że w tym miejscu przeprowadziliśmy się tutaj w lipcu 2020 roku. Chciałem teraz powiedzieć, ile tutaj płacimy za to mieszkanie, jak się przedstawiają koszty, rachunki. Dogadaliśmy się tak z naszymi właścicielami, że płacimy za wynajem 1100 lejów. Będę tutaj wyświetlał Wam ceny i te ceny będą też przeliczane po obecnym kursie na złotówki. Także będą się tutaj gdzieś Wam wyświetlać. I my płacimy 1100 lei za wynajem mieszkania. Jeżeli zaś chodzi o koszty wynajmu mieszkania w domu w Ferentarii, tam gdzie mieliśmy okazję poprzednio mieszkać, to płaciliśmy za czynsz 700 lei oraz za rachunki. Te rachunki wychodziły różnie w zależności od miesiąca i sezonu, czyli od pory roku, ponieważ jak było lato, to te rachunki były niższe, w zimie były wyższe i mniej więcej opłaty, które mieliśmy miesięczne, to były w granicach 900-1000 lei, to już było z rachunkami, także te opłaty były tam no, trochę niższe niż w miejscu, gdzie obecnie mieszkamy. Aczkolwiek tutaj, gdzie teraz jesteśmy, to miejsce jest na pewno lepsze, ponieważ mamy więcej przestrzeni, mieszkanie jest większe i dopłacając stosunkowo nie więcej, zyskujemy po prostu więcej, także jesteśmy zadowoleni, że tutaj mieszkamy. W Rumunii bardzo wielu właścicieli liczy sobie ceny w euro i jest to spowodowane takim zamiłowaniem do tej waluty Rumunów, mimo że tutaj występują leje. My akurat mamy to szczęście, że płacimy w lejach, jest to dla nas bardziej korzystne niż w euro, ale szukając mieszkania w Bukareszcie czy też w innym mieście, musicie się z tym liczyć, że te ceny będą też podawane w euro. Także to jest taka kwestia ustalenia i też podpisania jakiejś umowy personalnej z Waszymi właścicielami. Także tak jak wspomniałem wcześniej, my płacimy za wynajem 1100 lei plus rachunki. I teraz właśnie chciałem przejść do tych rachunków i tutaj Wam wyszczególnić, co ile kosztuje. Będę się podpierał notatkami. Tutaj mam spisane najważniejsze rzeczy, za które płacimy. Energia elektryczna. Mam tutaj wartości, które są no, z tego miesiąca, które mamy właśnie zapłacić. I zużyliśmy w tym miesiącu 3,28 kW prądu. Chyba w kilowatach się to rozlicza energię, tak mi się wydaje. Jeżeli jestem w błędzie, to mnie poprawcie. Ale z tego, co pamiętam, to tak. I za tą energię elektryczną mamy do zapłaty 64 leje i 6 bani. Woda zimna. Zużyliśmy 3 metry sześcienne i będzie nas to kosztowało 18 lejów, 37 bani. Tam będę pokazywał Wam też przelicznik, ile co kosztuje za 1 metr sześcienny i poprzednio za energię elektryczną za 1 kW.
Woda ciepła, 8 metrów sześciennych i to jest rachunek 85 lei, 17 bani oraz gaz 7 metrów sześciennych i po takiej stawce jak tutaj jest gaz, no to będzie nas kosztował 19 lejów i 32 grosze, chciałem powiedzieć banie. Do tego mamy też rachunek za Vodafone, nie chcę tu robić reklamy, no ale po prostu mówię, jest to nasz dostawca tutaj, jeśli chodzi o internet i telewizję. Do takich jeszcze innych opłat dochodzą serwis windy 3 leje 28, utrzymanie czystości 22 leje 44 grosze, to chodzi o czystość tutaj taką wspólną w bloku. Opłata za domofon, który posiadamy, 1 lej 34 bani. Wywóz śmieci 15 lej 91 bani oraz sprzątanie bloku. Nie wiem, czym to się różni od tego utrzymania czystości, ale jest to też jakaś taka opłata w wysokości 5 lejów 68 bani. Reasumując, wszystkie płatności, które musimy zrealizować w bieżącym miesiącu, jest to 1421 lejów z groszami. Także na to się składają wszystkie te płatności, o których wspomniałem, oraz czynsz za nasze mieszkanie. Chciałem również porównać ceny wynajmu mieszkania tutaj w Bukareszcie i odniosę się do wynajmu, jaki jest w Warszawie, ponieważ mieszkamy w stolicy. Jak wiecie, ja pochodzę z Krakowa, ale powinienem porównywać, jeśli chodzi o mieszkania i o ceny, Warszawę i Bukareszt. Są to obie stolice. Tutaj prezentuję Wam w międzyczasie, jak wyglądają ceny. Wybrałem stronę otodom.pl. To są takie przykładowe ceny mieszkań, które możecie tutaj zobaczyć i jak widzicie, to ceny wahają się naprawdę w dużym przedziale. Najtańsze tam są od 1600, widziałem 1800, ale są też ceny powyżej 2000 zł czy nawet 3000 zł za wynajem, także koszty są naprawdę wysokie. Także jak widzieliście, porównując te ceny mieszkania tutaj w Bukareszcie, a w Warszawie, które jest również stolicą, no tutaj jest o wiele taniej i okej, my płacimy tyle, ile płacimy za mieszkanie, ale byliśmy sobie je w stanie znaleźć. Są ludzie, którzy no mają może większe jakieś wymagania co do standardu, czy też chcą mieć więcej pokoi, czy też mieć mieszkanie w nowym budownictwie i na pewno relatywnie te ceny są wtedy wyższe, ale tak jak na przykład mam znajomą, która mieszka tutaj w Bukareszcie w nowym budownictwie, no to ona płaci powiedzmy 340 euro za mieszkanie i no jest to jakaś taka cena, no powiedzmy wyższa niż my płacimy, mam powiedzmy może lepszy standard, ale nie uważam, że my mielibyśmy tutaj wcale jakoś źle, wszystko jest takie, jak mieliście okazję widzieć, schludne, zadbane, no i to jest właśnie kwestia takiego wyboru. Jeszcze mówiąc o tej Warszawie i tutaj o Bukareszcie, chciałem wspomnieć o innych miastach. W innych miastach bywają różne te ceny. Jest takie miasto, które leży w pobliżu granicy z Węgrami. Nazywa się Kluczna Poka i wielu ludzi, którzy stamtąd pochodzą, Polaków głównie mieszkających, wypowiada się w tym tonie, że ceny mieszkań są tam o wiele wyższe niż w Bukareszcie. Nie wiem, nie byłem tam w tym sensie, żeby sprawdzać. Ufam, że mają rację w tym, co mówią. Także no, w zależności od tego, gdzie mieszkacie w Rumunii lub chcecie zamieszkać, to te ceny mogą się jednak różnić. Takim jednym minusem, o którym chciałem powiedzieć, to jest to, że tutaj mieszkamy przy ruchliwej ulicy. Niestety słychać bardzo duży hałas, jak się otworzy okno, czy to w kuchni, czy tutaj na balkonie. Wielokrotnie miałem też problem, jak nagrywałem jakieś filmy. Bardzo przeszkadzał mi jeżdżący tramwaj. Nawet zrobiłem kiedyś taki odcinek making of z naszych filmów, takich kręconych od kulis. I tam też wstawiłem taki odcinek, jak to wyglądało z tymi tramwajami.
i postanowiłem, że pokażę Wam go jeszcze raz. Także zapraszam i zobaczcie, jak tramwaje przeszkadzały mi podczas nagrywania filmu. Kurwa, tramwaj, wszystko. Tramwaj. Nie do wiary. Kolejne pytanie to jest... Tramwaj jedzie. Teraz tramwaj, kurwa, już to się tak nie da. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo zdziwiła, to już nawet wręcz mogę powiedzieć, że mnie zszokowała, są to toalety, które znajdują się na wsiach. Kurwa, pierdolony tramwaj! Mieliśmy z Aną okazję oglądać pewien serial, który nazywa się Smaki Rumunii. Tam występował pewien mężczyzna. Znowu tramwaj. To się tak nie da nagrywać, kurwa. Nie da się tak, kurwa, nagrywać! Takim plusem, o którym chciałem powiedzieć, są sklepy, które znajdują się w pobliżu. Spacerując tutaj przy ulicy Rachowa, pokazałem Wam sklepy osiedlowe. Ale mamy też dostęp do Lidla i do Kauflanda, które znajdują się niedaleko. Bynajmniej nie chcę im robić reklamy, ale chciałem o tym wspomnieć. Również tutaj blisko znajduje się plac targowy, na którym kupujemy warzywa czy też owoce oraz inne produkty, które ludzie przywożą ze wsi. I ten plac znajduje się blisko Piazza Rachowa, tak się nazywa ten przystanek, gdzie dzisiaj wysiadałem z autobusu. Tutaj, gdzie mieszkamy, jest to sektor 5 w Bukareszcie. Chciałem powiedzieć, że Bukaresz jest podzielony na 6 sektorów i miejsce, w którym my tutaj jesteśmy, jest takie naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o lokalizację. Mamy dobry dojazd do pracy, zarówno Anna, jak i ja. Anna ma bliżej do pracy, ponieważ jeździ tramwajem. Ja tutaj mam niedaleko przystanek tramwajowy i dojeżdżam do Piazza Unii. A później przesiadam się w metro i muszę jechać do Piazza Wiktorii. To jest wszystko, co chciałem omówić w tym filmie. Mieliście okazję zobaczyć poprzednią okolicę, czyli Ferentari, gdzie mieszkałem z Aną, oraz dom. Nie było takiej możliwości, żeby tam wejść do środka, ale tyle, ile byłem w stanie, to Wam pokazałem. Omówiłem również mieszkanie tutaj, mieliście okazję je zwiedzić oraz powiedziałem o rachunkach i płatnościach. Także jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzu, chętnie odpowiem. Jeżeli Wam się podobał ten film, to dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.